Dzisiaj obchodzimy po raz kolejny Święto Politechniki Opolskiej. Obchodzimy je na początku maja na pamiątkę pierwszej obrony doktorskiej, jaka odbyła się na Wydziale Budownictwa. Wtedy pokazaliśmy po raz pierwszy przed laty, że posiadamy prawa akademickie, ponieważ obrona doktorska odbywa się tylko na wydziałach, które takie uprawnienia posiadają. A to jak gdyby dowodzi, że uczelnia zyskuje prawa akademickie. Ponadto dokonaliśmy dzisiaj uroczystej promocji naszych młodych pracowników, doktorów, doktora habilitowanego. To bardzo ważne dla rozwoju uczelni. Każda grupa zasilająca kadry, zarówno Politechnikę Opolską, ale jak dzisiaj widzieliśmy, również przemysł jest niezwykle istotna zarówno dla nas, jak i dla Opolszczyzny. Dokonaliśmy tego aktu po raz drugi w historii naszej uczelni, wynagradzając tym zaszczytnym tytułem człowieka, który gospodarczo będzie związany, jest związany, był i będzie z naszą uczelnią. Dzięki swoim kontaktom gospodarczym będzie wspomagał relacje, w szczególności pracowników Wydziału Mechanicznego, z gospodarką niemiecką. Cieszę się niesamowicie z faktu, że dostąpiłem dzisiaj tak wielkiego wyróżnienia przez społeczność Politechniki Opolskiej tytułem honorowego profesora tutejszej uczelni, jeżeli chodzi o tak zwany obszar bezbiurowej obróbki albo obróbki przez formowanie, tak się to też fachowo nazywa. Ostatnimi czasy prowadziliśmy już liczne rozmowy z profesorem Tukendorfem, jak również z panem profesorem Niesłonym, dotyczącym możliwości wykorzystania mojej wiedzy w obszarze nauczania na rzecz studentów tejże uczelni. To jest szczególny dzień, to taki sentymentalny bardzo, gdyż dobiega końca druga moja kadencja jako dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki. No i też jest to pewien element taki sympatyczny, że mamy najwięcej w tym roku doktorów wypromowanych ze wszystkich wydziałów Politechniki, no i jednego doktora habilitowanego. Moje zagadnienie jakby w pracy badawczej było hałas infradźwiękowy turbin wiatrowych. Przede wszystkim chodziło, żeby powiedzieć, jaki jest, czyli zmierzyć go, stwierdzić faktyczny stan, jaki jest, bo dużo mitów na ten temat obrosło. A drugie, jakby celem pracy było zaproponowanie rozwiązania, jak go oceniać i żeby tak, żeby wszyscy jakby mogli potem powtarzać te pomiary i mogli odnieść się do tego, czy są szkodliwe, czy nie. Doktorat jakby zrodził się z moich własnych jakichś aspiracji. Zaczęłam pracę zawodową, zaczęły się jakieś problemy naukowe i z tym przyszłam na uczelnię. No i jakby nawiązując do własnej pracy zawodowej, doktorat realizowałam tutaj na Politechnice Opolskiej. Politechnika Opolska.